Siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w GTA San Andreas i tak jak ostatni odcinek skończyliśmy na tym, że bawiliśmy się właśnie w szkole jazdy i skończyliśmy na tej nieszczęsnej beczce, to w końcu wam powiem, że udało mi się zrobić i w sumie pisał mi ktoś o tym dwa odcinki temu, że aby zrobić którąś właśnie z misji trzeba wyłączyć w opcjach limit klatek i właśnie to była ta misja i dopiero gdzieś tam na YouTubie jak to przeczytałem, gdzieś tam w jakiś poradnika czy nie poradnika, bo bez tego się tego nie da zrobić, trzeba mieć, nie wiem, jakieś szczęście, żeby to zrobić. Więc dla ludzi, którzy nie potrafią tego zrobić, właśnie tej beczki, trzeba w opcjach wyłączyć właśnie limit klatek i to zmienia o dziwo fizykę gry w ogóle. Okej, także mamy to za sobą, lecimy dalej. Rajd przez miasto. Okej. Jedź na drugą stronę miasta. Dobra, ale K-Rose. I love rainy nights. Fajne auto nawet, muszę powiedzieć. Prowadzenie pojazdów mi się zwiększyło. No kurde, jestem w szkole prowadzenia, nie? W końcu. Nawet nie wiem, gdzie mam jechać swoją drogą. No ty idiomie! Patrzcie, kurde, kurwa maćka, mam jechać w ogóle? Tam aż... O Boże. Dobra, ale kuźwa, teraz akurat musiał skręcić, nie? No co za... Pajac. Dobra, spróbuję jechać tymi torami, póki one są. Bo na tych torach nie jedzie żadne auto, więc nic, w nic nie wpieprzę. Gdzieś tam jest ten znacznik, tak? I nie mogę się zatrzymać, też rozumiem. No to jest trochę... Trochę niefajna sprawa. Skoro nie mogę się zatrzymać, no ale damy radę jakoś chyba, co? Nie mamy wyjścia. Musimy dać radę. Teraz gdzie mam jechać? Z powrotem? No, z powrotem. Dobra, pojedziemy autostradą. Niekoniecznie pod prąd może. O, w mordę, trochę szybko to jedzie. O Jezus Maria, wpada w poślizg. Dobra, może trochę uspokoimy to auto, żeby nie jechało tak szybko, bo nie ogarniam trochę już. Dobra, byleby się auto nie zatrzymało, to jest przede wszystkim najważniejsza zasada. Możemy jechać wolno, ale byleby się nie zatrzymało. 100%! Fajnie! Kolejna misja! Wygrałem. Proszę bardzo, macie swoje. Macie swoją szkołę jazdy, ja pierniczę. I w cholerę mi z tym teraz. Szybko idę zapisać, jakieś auto mi dajcie. Chociażby na przykład to. Nie, dobra, niech sobie przejedzie pan policjant. Przejedź sobie pan. Okej, daj mi teraz to auto. To zrobisz jakieś misje, bo niby skończyłem je, ale tam dalej jest znaczek tego dolara czerwonego, więc nie wiem o co chodzi. Może są jakieś dalsze misje, tylko już nie mam pojęcia. Dobra. Tu save. A z ciekawości sobie sprawdzę, czy są tam jeszcze jakieś misje do zrobienia. Czy to po prostu jakieś takie tylko mi powiedzenie, że tak, tam robiłem misję. Masz jakiś problem, gościu? No ma problem. Problem rozwiązany. Śmieciu. Będziemy mnie wjeżdżał.
No tutaj policja stwierdziła, że faktycznie miałem rację, wina była po jego stronie, więc niech ginie. Prawo jest po mojej stronie, tak? Mówiłem. Dobra, czy to są jeszcze jakieś misje? Tak z ciekawości. Z powrotem do szkoły. Zrobione. Czy to tylko jest po prostu mi powiedzenie, że tak, mogę tylko poprawić. Tak, mogę tylko poprawić. To wychodzimy. Wszystkie misje zaliczone. Wszystkie możliwe. Mogę je co najwyżej poprawić, a tego nie chcę robić. Auto już mi ukradli oczywiście. Złodzieje. Kurde. Cholera. Dobra, wezmę sobie ten samochód. Zajebisty swoją drogą. Zajebiście wygląda. No to co? No to jedziemy teraz robić sobie... Nie wiem, wiecie co? Pojedziemy do tego Giziego całego, żeby zrobić tę misję dla niego. Albo nie, wiecie co? Żeby tak totalnie było coś nowego, pojedziemy do Zero. Zrobimy sobie misję tam dla niego. Bo on też miał takie ciekawe misje, dosyć śmieszne swoją drogą, ale... Ale miał. Kurde, drogie. No dobra. Co tam się dzieje? Dobra. Warsztat Zero. Tu gdzieś był chyba GTA Vice City. O, widzicie? Cholera, weź trochę się oddal, CJ. O, tu widzicie? Możecie sobie kupić figurki postaci z GTA Vice City, jakbyście chcieli. W czym sklepie? Polecam, 10 na 10. Dobra, widzę, że muszę wyjść stąd i chyba Zero do mnie zadzwoni dopiero. O, właśnie. Z, you wasn't around when I signed the deeds. Yes, I know. I was on a dangerous reconnaissance mission, deep into enemy territory. Yeah, right, sure, whatever you say. I should come through and have a look at the business, you know? Oh, of course, of course. I'll have to tidy up a bit. This place is such a mess. Don't worry about it. I'll drop in soon. Okej, i właśnie teraz możemy sobie tą misję zrobić, także wbijamy. Hey, what up, Z? Nothing is up, Carl, apart from my blood pressure and the imminent collapse of my hopes and dreams. Why? As usual, the forces of darkness have triumphed over good. Life is nothing but misery, briefly interspersed with agony. Homie, what you own? Whatever it is, you need to reduce the dosage. Excuse me, but I never take drugs. We all know drugs are for losers and or sex maniacs. And right now, sex is the last thing on my mind. Thank God for that. Berkeley is back. Oh, Berkeley. Yes. Who the fuck is Berkeley? Oh, just a man I once beat in fair competition. A man literally obsessed with revenge. Oh, you put hands on him? No, please. I never initiate violence. Oh, I know. You knocked his bitch. No. I won the prize in the science fair. First prize, that is. And now you want to pop you? No. And they say gangbangers is petty and small-minded. Hey, what's that bleeping sound? That's him. We shall fight to the end. Berkeley's launched a full-scale attack. This is insanity! All batteries commence fire. He's going for my transmitters. If he takes them out, I'll never be able to launch a counterattack. No problem, man, but they're only toys. They're not toys. They're just smaller. Spoko. Ogólnie, sorry, jeżeli słyszeliście... Jeżeli podczas cutscenki słyszeliście taki, taki dźwięk dziki, to sorry, ale zapomniałem wyłączyć chyba z tego co widzę antyradia w tle i tam... Czy włączyć... Jeżeli
Ja sobie przyciszyłem, nie wyłączyłem, tylko wyciszyłem tam. I on ma taką tendencję do co jakiś czas, tak na sekundę, puszczać tą muzykę. Potem się znowu wycisza, nie wiem czemu. Także sorry za to wielkie, zapomniałem po prostu wyłączyć tego faktycznie. Także przed następnym nagraniem następnego odcinka sobie na pewno wyłączę całkowicie to radio. Gin mi tutaj. Okej, nie jest chyba jakoś specjalnie trudne. Coś pamiętam, że kiedyś miałem problem z tą misją, więc nie wiem, może więcej ich przyleci za chwilę czy coś. Się robi nieciekawie. Ej, no come on, CJ, strzelaj. Strzelaj. W ogóle co jest, po co te nadajniki? Dlaczego te nadajniki mu są potrzebne tak właściwie? Halo? Możesz umrzeć? Umrzesz, dobrze. Kurde. Ty, gdzie ty z tą bombą? Czy ty się w Wehrmacht bawisz? Nie, to Luftwaffe było, sorry. Ej, właściwie zrzucił tą bombę, nic się nie stało. Na stu leży. Ciekawe. Jeszcze 20 sekund tak, tych samolocików będzie lecieć. W ogóle aż trochę szkoda takiej amunicji z takiej broni do niszczenia po prostu takich samolocików, no ale cóż, jak trzeba to trzeba, nie? Dobra, sekunda zero. We have opposable thumbs, we will fight you. Well done, Carl. Now leave. I must prepare for the battles ahead. Never have so few owed so many. Too little, three. No, that's not it. What is it? We will fight him on the beaches. Well, rooftops. W końcu, hej, zostałem za misję. To plus, chyba. Proszę, samochód. Leave me alone! Nie! Dobra. Lecę sobie zapisać, bo mimo wszystko zawsze wolę po misji zapisać grę. Szczególnie jeżeli to jest blisko, a nawet bardzo blisko. To co mi szkodzi. Okej. To będzie teraz tutaj. 22:32, idealny czas na misję u Zero. Najpierw będę chciał w sumie, jednak tak przemyślałem trochę sytuację, że będę chciał najpierw zrobić właśnie misję dla Zero, a potem się skupimy na tych fabularnych. Bo w sumie skoro to jest taka, powiedzmy, no... Można to chyba nazwać misją poboczną, tak mi się wydaje. O, dobra. Hey Z, where you at? Go away, Carl. I'm very, very busy back here. Top secret stuff, not for your eyes. Too sensitive. Come on, homie, where are you? I said go away, Carl. I don't need any friends today. Thank you. Then them some pretty strong draws. Yes, my hero. Carl, he came back and humiliated me. I shall probably turn to prostitution now. Where I will be found dead and broken.
I am a 28-year-old man whose landlord just helped him down from a hook from which I had been hanging from my underwear, contemplating my inadequacy for nearly 2 hours. Ow, my crack. Look, you gotta get even, homie. What kind of weapons you got? I've got a prototype of a miniature plane. Huh, well, with that plane, we gonna go humiliate Burke. Okay, cool. Man, this is ridiculous. That went right up my crack. Berkeley has his sycophantic lackeys do all his deliveries. Well, we shall hit him where it hurts the most. Bring his mail order model business to its knees. O nie. Nienawidzę latać tym samolocikiem. Jak on działa w ogóle? Jak tym się lata? Ja będę to przetentegować. Zniszcz kurierów. No staram się, tylko to jest niesterowalne. Dobra, spróbuję pojechać tędy jakoś. O. Najlepiej będzie w ogóle, jeżeli nie będziesz się odrywał od ziemi, ok? Nie odrywaj się od ziemi, panie samolot. Czy nie idzie na rowerze? To jest Baron? Okej, spokojnie. Haha, ale go wjechałem. Dobra, teraz jedzie gdzieś tam. Jakie to jest gówno strasznie słabo sterowalne, to jest niesamowite. Dobra. Byleby się nie oderwał od ziemi, naprawdę. Okej, tak za nim trzeba sobie stanąć. No cóż. Niszczycielski samolocik, co tu się stało? A, tekstury się doczytałem, spoko. Nie lataj, na ziemię. Na ziemię, przyjacielu, na ziemię. Ty. O, dobra. Spokojnie, opadamy. Co wy robicie? Jestem biednym samolotem, śmiecie. Kuźwa. Jeżeli ktoś wam może przeszkodzić w misji, są to tylko kuźwa ludzie w tej grze. Dobra, i tak cię dorwę, gnido. Chodź tu. Myślisz, że uciekniesz, co? No to jest całkiem możliwe. Yeah. No albo mi się skończy paliwo, albo wybuchnę. Chyba, że samolociki są niewybuchalne, ale raczej mi się nie wydaje. Przestań jechać, weź tak jakoś z... O, dobra. Czy no musi jechać tak szybko? Denerwuje mnie ten koleś tutaj. Strzelaj. O, dobrze. To lecimy. W sumie paliwa została całkiem sporo, chyba mi się wydaje. Tak myślę. Więc nie powinno być źle. Co to za gówniana w ogóle stacja? Gdzie mój Kairos? A, to był Kairos. O. Bo reklamy leciały, każda stacja, kiedy są reklamy, jest gówniana, no. Czy oni są oddzieleni jakoś od siebie mocno? Gdzie oni są w ogóle? Nie aż tak chyba mi się wydaje. Mam nadzieję, że paliwa starczy, powinno. Kurde, jakąś zabawką steruje. Ale fajnie mieć taką zabawkę, nie? Wyobraźcie sobie tak... Puszczacie sobie to w powietrze i wszystko fajnie. O, fajnie. Nagle jeb z maszynowego działka zaczyna strzelać i zabijać ludzi. Piękna zabawka. Kupiłbym taką swojemu dziecku.
Czy to może lecieć ciupinkę szybciej chociaż? Dobra, pytanie, kto jest bliżej? Ten jest bliżej, ten... To jego sobie zestrzelimy najpierw. O mordę. Gdzie jesteś? Tutaj jesteś gdzieś. Cokolwiek, czymkolwiek nie jesteś, czymkolwiek nie jedziesz, ale chyba stoisz na światłach. O, i stoisz na światłach. Dzięki. Ale teraz zjebałem. Leć w powietrze, przyjacielu. Zniszczymy ich. Spokojnie, wiem co robię, jestem profesjonalistą. Zgincie w końcu. No kurw! O! Wy też gincie wszyscy, śmiecie głupie. Wy to tylko przeszkadzacie, naprawdę. Dobra, gdzie on jest? Tam, nie jest daleko, więc powinno być spoko. Dear John, please John, please go home. Na 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 na. O mordę. Dobra, zostawię się tak za nim, abym mógł go jakoś ścigać w miarę. Nie będę do niego strzelał, bo chyba zacznie uciekać. Widzę, że on jedzie w ogóle. O, nie da się wjechać? Patrz jaki problem. Co ty robisz? Naciśnij LPM, aby dokonać autozniszczenia. Czemu miałbym to robić? O, strzela ktoś do niego. Policja ma w dupie, że ktoś strzela do samochodu. O, jeszcze muszę to sprowadzić gdzieś? A nie, myślałem, że to drzewo lewituje, ale jednak nagle ziemia wyrosła. Okej, okay, paliwa powinno wystarczyć, nie wiem gdzie to jest dokładnie, ale myślę, że no jest go na tyle, żeby wystarczyło. Tekstury tam się doczytują w tle. Wystarczy, nie? Tego paliwa, prawda? Powiedzcie mi, że wystarczy. Nie, bo tutaj już jest ten plac budowy, więc tutaj gdzieś powinien być jego dach, któryś z tych tutaj. O, 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 właśnie ten. Tam, tam, tarer, ten, 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 ten. Victory. Ej, a misja zaliczona gdzie? Gdzie jest ten napisze misja zaliczona, co? He? Nie. Dobra, w każdym razie to będziemy kończyć odcinek. Taki trochę... z misjami pobocznymi. Ale... chyba był całkiem okej, mi się wydaje. Możecie mnie utwierdzić w błędzie, jeżeli takowy istnieje. Znaczy utwierdzić, możecie mi powiedzieć, czy nie był ciekawy, czy był ciekawy. O! Okej. No i cóż, to jest mnie fakturze, tutaj będę się z wami żegnał i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.